Mądry. Także nadaje wciąż nasze radio, proszę Państwa, Tok FM Euro, Koncita Extra. Oczywiście, że bądź z nami w kontakcie i Państwo zobaczą, że jak nasze radio Tok FM Euro, Koncita działa, to wszyscy słuchają, wszyscy są zasłuchani, wszyscy są po prostu bardzo zainteresowani tym, co tu właściwie to radio Tok FM Euro Koncita Extra ma do powiedzenia, proszę Państwa, że to jest aż tak bardzo ciekawe. Także widzicie Państwo. Czy temu twórcy i władcy wszechświata odpowiada moja religia? Ponadto z definicji tej wynikałoby, że właśnie twórca ma prawo ustalać, jakie postępowanie i sposób oddawania czci oraz jakie nauki są dobre, a jakie nie. W tym celu musiałby wyjawić ludziom swą wolę, tak, by wszyscy mogli ją bez trudu poznać i zrozumieć. Poza tym objawienia od niego, choćby przekazywał je wielosetletnich odstępach, zawsze powinny być ze sobą zharmonizowane i zgodne. Dlatego każdy człowiek staje wobec wyzwania, by zbadać fakty i przekonać się osobiście, co naprawdę jest wolą Bożą. Do najstarszych ksiąg, które przypisują sobie boskie natchnienie, należy Biblia. Żadna inna księga w dziejach ludzkości nie była tak szeroko rozpowszechniona i tak często tłumaczona. Prawie 2000 lat temu jeden z jej pisarzy oświadczył: już nie dajcie się kształtować na wzór tego złego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażenie swego umysłu, abyście sami na sobie doświadczyli, co jest dobrą i miłą i doskonałą wolą Bożą, co miałoby stać się punktem odniesienia w takim sprawdzaniu. Ten sam pisarz informuje. Cytat. Całe pismo jest przez Boga natchnione. To znaczy, oczywiście, że chodzi tutaj o pisarza biblijnego. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A zatem wiarygodną podstawą do określenia, czy jakaś religia jest prawdziwa i zasługuje na uznanie, stanowi natchnione Pismo Święte. Najstarsza część Biblii powstała wcześniej niż wszystkie inne teksty religijne świata. Tora, czyli pięć pierwszych ksiąg biblijnych, prawo, które pod wpływem natchnienia od Boga spisał Mojżesz, pamięta 15-16 wiek przed naszą erą. Dla porównania hinduska zbiór hymnów Rygweda, proszę Państwa, została ukończona około 900 roku przed naszą erą i nie rości sobie pretensji do polskiej inspiracji. Kanon buddyjski, tak zwany trójkosz, pochodzi z 5 stulecia przed naszą erą. Koran, który jakby przekazał za pośrednictwem anioła Gabriela, powstał w 7 wieku naszej ery. A Księga Mormona, uchodząca za dar ofiarowany Amerykaninowi Józefowi Smithowi przez anioła imieniem Moroni, jest wytworem XIX wieku. Gdyby część tych ksiąg istotnie powstała natchniona przez Boga, jak z pewnością, jak zapewniają niektórzy, to podane w nich wskazówki religijne nie powinny kolidować z naukami Biblii, składającej się przecież z najstarszych natchnionych tekstów. Poza tym księgi te musiałyby zawierać odpowiedzi na pytania, które najbardziej nurtują człowieka. Pytania wymagające odpowiedzi, po pierwsze, po drugie. Po pierwsze, czy Biblia uczy tego, co głosi większość religii i w co wierzy sporo ludzi, mianowicie, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, która w chwili jego śmierci przechodzi się na tamten świat do nieba, piekła czy czyśćca, albo powraca w procesie reinkarnacji. I jeszcze raz po drugie, czy Biblia podaje, że zwierzchni Pan całego wszechświata jest bezimienny, czy przedstawia go jako jednego Boga, czy jako Boga w trzech osobach, a może jako wielu Bogów?
Bogu. Po trzecie, co Biblia mówi o pierwotnym zamierzeniu Boga względem ziemi ludzi stworzonym przez Niego do życia na ziemi? Po czwarte, czy Biblia zapowiada, że ziemia zostanie unicestwiona, czy raczej wskazuje na koniec niegodziwego systemu światowego? Jak można zapewnić sobie prawdziwy spokój wewnętrzny oraz zbawienie? Każde wyzwanie, wyznanie udziela innych odpowiedzi, ale proponowane tu poszukiwanie czystej religii powinno nas w końcu doprowadzić do wniosków właściwie zgodnych z wolą Bożą. Jakuba 1, rozdział, werset 27. Dlaczego możemy tak twierdzić? Ponieważ będziemy się trzymać zasady. Niech się stanie oczywistym, że Bóg mówi zawsze prawdę, chociażby ludzie kłamali, tak jak Janek Witek. Tak jak Pismo Święte mówi, abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy prawują się z Tobą. Rzymian 3:4, ksiądz Kowalski. Mając podstawę, na której się oprzemy w trakcie badania religii świata, rozważmy teraz, jak człowiek zaczął zaspokajać swe potrzeby duchowe, co nam wiadomo o początkach religii, jakie formy kultu powstały w czasach starożytnych wśród ludów uważanych za prymitywne. Także widzicie Państwo, my tutaj nie jesteśmy pod wpływem kogoś czegoś, tylko mówimy psychologicznie mądrze, logicznie mądrze. A nasz kanał Elf of Art 2000 Wisiolandia w YouTube, Daily Motion, Wisiolandia, Daily Motion, Mercedes L, są edukacyjne, proszę Państwa. Także nie możecie mówić, że moja religia mi odpowiada. No bo tak rzeczywiście, że wiele ludzi ucina rozmowę i już. Tak jako ten taki zadufany w sobie, beztroski dziad pójdzie w drugą stronę. A tutaj Ewangelia jest głoszona, a tu są ważne rzeczy, a tu ktoś czeka, no bo przyjeżdżają z Anglo-Ameryki, Białystok, Świadkowie Jehowy, tutaj do Was, do Warszawy nad Wisłę, do katolickiej Polski, aby Wam głosić. Wiele ludzi ucina rozmowy na tematy właśnie wiary słowami. Moja religia mi odpowiada, nikomu nic nie robię złego, a gdy tylko mogę, staram się ludziom pomagać. A pewna zakonnica mówi, to nie 144 tysiące, no chyba pójdzie tylko, ale dużo więcej, tam chyba miejsca nie brakuje u tego Boga. Bóg jest taką miłością, aż że wszystkich tam pomieści, bo tam miejsca nie brakuje. Ja mówię swoje, moja kochana zakonnica, moja kochana siostra, moja kochana siostro, tak jak Karski, do Żyda, dla Żyda był Żydem, tak jak apostoł Paweł, dla Żyda był Żydem, dla Greka był Grekiem, dla Rzymianina był Rzymianinem. Bóg ma swój plan, Bóg ma swoje zamierzenie i Bóg nie po takiej tej Twojej ludzkiej miłości postępuje, się zachowuje, tylko że Bóg postępuje według swojej miłości. Poznaj je. Gdyby się zgodzić z pewnym słownikiem, według którego religia jest wyrazem wiary w moc nadludzką oraz uwielbienia dla owej siły, uważanej za skórcę i władcą wszechświata, to z pewnością należałoby się zastanowić, czy temu stwórcy i władcy wszechświata odpowiada ta moja religia. Ponadto z definicji tej wynikałoby, że właśnie stwórca ma prawo ustalać, jakie postępowanie i sposób oddawania czci oraz jakie nauki są dobre, a jakie nie. W tym celu musiałby wyjawić ludziom swoją wolę, tak, by wszyscy mogli ją bez trudu poznać i zrozumieć. Poza tym objawienia od niego, choćby przekazywał je w wielosetletnich odstępach, zawsze powinny być ze sobą zharmonizowane i zgodne. Dlatego każdy człowiek staje wobec wyzwania, by zbadać fakty i przekonać się osobiście, co jest naprawdę wolą Bożą. Czyli te wszystkie te księgi, co tu omawiamy, czytamy najstarsze, są sprzeczne same w sobie, są niedawno pisane, są obłąkane w pewnym sensie, a Biblia nie. I dlatego jeżeli to zbadasz, jeżeli, kochanie, sam do tego dojdziesz,
to sukces twój życiowy to będzie. Sukces to będzie twój życiowy. Nawet może zajrzyj czasem do ojca Rydzyka, co on tam gada. Państwo białoruskie, to pewnie było takie bluźnierstwo. Natomiast no jednak... Radio to KTM Euro Concita Extra. Radio to KTM Euro Concita Extra. Radio cię zbawi. Radio to KTM Euro Concita Extra. Radio to KFM Euro Concita Extra. Słuchaj radia. Radio to KFM Euro Concita Extra. 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 O tych chłopakach, ministrantach z biblioteki uniwersyteckiej. Tak, tak, tak. Co mówi ojciec Rydzyk? Co mówi ten twój ksiądz Rydzyk? Tak, tak, tak. Posłuchaj. Co mówi ojciec Rydzyk? Radio to KFM Euro Concita Ekstra. U pana Krzysztofa Bieleckiego na czole, że coś rośnie. Straszenie werbalne do tego napada tutaj na bardzo podatny grunt. Te wojska białorusko-rosyjskie rzeczywiście są mocno zintegrowane, przeprowadzają razem. U Bieleckiego na głowie rad. Więc jakby tak naprawdę aneksja Białorusi nie byłaby oczywiście w sposób formalny czymś bardzo trudnym. Oczywiście nawet się Moskwie nie opłacała, natomiast odczuwanie takiego lepszego, mieli się oglądać wiadomości z Ukrainy, jest czymś psychologicznie zupełnie zrozumiałym. Też chyba pokazuje sporą to, że... Rak u Bieleckiego. Rak u Bieleckiego! Ratunku! Rak u Bieleckiego! To był zawsze taki święty dzień dla Białorusinów. Są jest kilka takich dni w kalendarzu. To na pewno jest 25 marca. Tak samo jak 26 kwietnia rocznica wybuchu w Czarnobylu, kiedy szlak czarnobylski przechodził przez ulicę Mińska i Wielkich Miast. A tutaj jest bardzo ważna. Jest oczywiście Wielka Wojna Ojczyźniana, bo wtedy zaczęła się historia Białorusi. Słuchaj, radia, kończy. No nie mogę z tym polemizować, chociaż chciałabym się intelektualnie z Łukaszenką posprzeczać, ale bardzo Ci dziękuję, Małgorzata Nocyń, zastępczyni redaktora naczelnego Nowej Europy Wschodniej. Była Państwa moim gościem w studiu w Krakowie, a numer najnowszy Nowej Europy Wschodniej jest już w kioskach. Można kupić, co szczególnie polecasz. Ja bardzo polecam. Oczywiście cały numer polecam. Bardzo polecam ankietę alkoholową, ponieważ myślę, że przypadnie czytelnikom do gustu. Oczywiście dużo mamy tekstów o Ukrainie i o Rosji, czyli rzeczy bardzo takich aktualnych. Dziękuję za informację. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku o 20:00. Jeśli rozmawiać, to szczerze, bo wtedy zaczynamy rozumieć, co czujemy, zaczynamy słuchać siebie i wtedy zaczynamy czuć, że nam zależy. Zapraszam na szczerze. Rozmawiamy szczerze od 20:00 w środę co tydzień. Salon Radia Tok FM. To wasz raczek. Zapraszam na szczerze. Reklama. Legenda powraca. Nowe Suzuki Vitara z opcjonalnym napędem na 4 koła Allwheel. Już od 61 900 zł. Od 23 do 28 marca zapraszamy do salonów Suzuki na tydzień Vitary. Jestem fotografem, ale zdarzają się sytuacje, gdy sama znajduję się po drugiej stronie obiektywu. Wtedy moja skóra musi być perfekcyjnie gładka w mojej oka. Mam na to swój sposób. Intensywne serum wypełniające sprężynę gładki katowa. Już kilka chwil po dołożeniu wywołuje zdarzeczki do siebie. Natychmiast poprawiające wygląd skóry stanowi idealną bazę pod makijaż, a znowu dzień po wniosku
tą smaką, dawną mazurki wiosnę pachnące, makowce w maku pękające, a to każdego zachwycające. Słodkie Wielkanoce rzeczywiście niesłychane. Każdego dnia kupi się ręcznie wykonywane ciasta na świąteczny stół. Uważa za słychne słynie. Uwaga! Teraz Wydru owoce minimum 20% taniej! Pyszne, soczyste, pachnące owoce w Lidlu minimum 20% taniej! Tylko do środy! Promocji na Wydru, Lidlu, taniej! Po prostu świeżo! Nowa kuchnia, już wioska! Zapraszamy na świąteczne śniadanie na Mazurach! Ojca, dziękuję! Jarny paszter z Dziedzic! Numer 6 będzie tak strasznie ustawić z innymi polskimi przepisami na Wielkanoc! Oraz 60% kupony rabatowe! No i gdzieś tam by...